Cześć wszystkim. Witam serdecznie w podcaście Polski Daily Stories. Nazywam się Paulina Lipiec, uczę polskiego, nagrywam podcasty i pomagam studentom języka polskiego z całego świata polubić język polski. Dzisiaj mam dla Was nową historię o dwóch siostrach, ale. Zanim zacznę czytać historię, chcę Wam powiedzieć, że w tym tygodniu otwieramy nowe wirtualne miejsce do spotkań członków klubu Polski Daily. To będzie takie miejsce, w którym będziemy dyskutować o języku polskim, o kulturze, o kuchni, o podróżach do Polski. I o czym tylko zechcemy. Oczywiście to będzie miejsce dla członków klubu Polski Daily, więc jeśli już jesteś członkiem, to wszystkie informacje będą w e-mailu ode mnie. A jeśli jeszcze nie jesteś członkiem Polski Daily, to zapraszam serdecznie na www.polskidaily.eu. Ukośnik, up. A teraz wracamy do historii. Trzymajcie się razem. Na płocie kościoła Bożego Ciała siedział kot. Był czarny i chudy. Siedział w słońcu i patrzył na ludzi, którzy szybko szli ulicą. W pewnym momencie zobaczył młodą kobietę, która trzymała za ręce dwie małe dziewczynki. Starsza dziewczynka popatrzyła na kota i uśmiechnęła się. Młodsza też na niego popatrzyła, uśmiechnęła się i pokazała mu język. Te dziewczynki to Róża i Rachela, a kobieta z nimi to nie ich mama, ale Anna, koleżanka ich mamy z pracy. Dziś rano mama obudziła Różę i Rachelę bardzo wcześnie. Dziewczynki umyły się i ubrały. Potem zjadły z rodzicami śniadanie i wypiły słabą herbatę. Mama cały czas na nie patrzyła i co chwilę całowała je w czoło. Tata znowu opowiedział im historię o dziadku, który nigdy niczego nie zapominał, chociaż obie słyszały już tę historię sto razy. Około południa do mieszkania weszła pani Anna. Dziewczynki bardzo ją lubiły, bo zawsze przynosiła im pyszne ciasteczka. I bawiła się z nimi, ale dzisiaj nie miała dla nich nic. Mama kazała im założyć buty, a kiedy pomagała małej Racheli je zawiązać, powiedziała do nich obu. Zawsze, zawsze, zawsze musicie trzymać się razem. Obiecajcie mi, proszę. Dziewczynki obiecały, ale nie rozumiały dlaczego mama je o to prosi. Przecież zawsze były razem. Kilka minut później pani Anna zabrała je na spacer, a mama i tata stali w drzwiach mieszkania i przytulali się. Był maj i ulice pachniały kwiatami. Anna szła bardzo szybko, tak szybko, że Rachela i Róża musiały prawie biec. Mimo to były wesołe, bo już długo nie wychodziły z domu. Miały nadzieję, że pójdą z Anną na lody, ale Anna się nie zgodziła. Szły bardzo długo, aż w końcu doszły do kamienicy, której nie pamiętały. Weszły do środka, a potem na trzecie piętro. Anna zapukała do drzwi. Otworzył starszy, siwy mężczyzna w zielonej koszuli i okularach. Kazał im szybko wejść i natychmiast zamknął za nimi drzwi na klucz. W końcu dziewczynki rozpoznały, gdzie były. To było mieszkanie pana Leopolda, taty Anny. Były tu kiedyś z rodzicami na przyjęciu. Grała wtedy muzyka na gramofonie. Dorośli tańczyli, a dzieci jadły wtedy takie pyszne ciasteczka cynamonowe. Zostaniecie dzisiaj z moim tatą, dobrze? Powiedziała pani Anna dziewczynkom. A mama? Zapytała smutno Rachela, która miała tylko cztery lata i dwie godziny bez mamy były dla niej bardzo trudne. Przez kilka dni mama i tata nie mogą się wami opiekować, więc będziecie z nami, odpowiedziała Anna. Rachela teraz już prawie płakała. Nie smuć się, Rachelko. Niedługo zobaczysz mamę. Nie smuć się, powtórzyła Róża. Ja się będę tobą opiekować. I niedługo wrócimy do domu. Kiedy Anna wychodziła, powiedziała do ojca: Przyjdę po niej jutro o szóstej. Kiedy wyszła, jej tata zaprosił Rachelę i Różę do kuchni. Postawił na stole herbatę oraz metalową puszkę, w której były małe, okrągłe ciasteczka. Róża wzięła jedno ugryzła kawałek i uśmiechnęła się. To były te same ciasteczka, co na przyjęciu. Ciasteczko smakowało cynamonem, masłem i miodem, a w środku miało różaną konfiturę. Było tak pyszne, że kilka sekund po pierwszym ciastku róża zjadła drugie. A za chwilę też trzecie i czwarte. Rachela również zjadła kilka ciasteczek, ale po czwartym pan Leopold zamknął puszkę. Wystarczy tego dobrego. Nie chcemy, żeby rozbolały was brzuchy. Tej nocy dziewczynki spały w dużym łóżku w pokoju, który kiedyś był pokojem Anny. Na komodzie stały jej lalki. Tata Anne pozwolił dziewczynkom wybrać kilka z nich i zabrać je do łóżka. A przed snem opowiedział im bajkę o odważnej królewnie. Chociaż ciągle tęskniły za mamą i tatą, dziewczynki przytuliły się do siebie i zasnęły bez problemu. Następnego dnia rano siedziały w kuchni i czekały na Annę ubrane w nowe, ładne sukienki, które dał im pan Leopold. Tata Anny siedział w tym czasie w salonie, pił herbatę i czytał książkę. Co chwilę patrzył na zegarek, bo Anna się spóźniała. Była już ósma trzydzieści, a jej jeszcze nie było. O dziesiątej mężczyzna powiedział Róży i Racheli, żeby weszły do pokoju i nie wychodziły dopóki on nie wróci. A sam wyszedł z domu. Nie musiały czekać długo. Pół godziny później pan Leopold cały blady wbiegł do mieszkania. Zakładajcie buty, wychodzimy. Powiedział do dziewczynek. Po chwili cała trójka była już w samochodzie. Pan Leopold prowadził, a dziewczynki miały leżeć cicho na kanapie z tyłu. To już koniec pierwszej części historii: Trzymajcie się razem. Następny odcinek będzie za dwa tygodnie, jak zwykle. Żeby o nim nie zapomnieć, Pamiętaj, żeby kliknąć subskrybuj. Tymczasem na mojej stronie www.polskid.eu ukośnik PDS 048 jest transkrypcja i ćwiczenia. Są tam ćwiczenia na aspekt. Więc myślę, że będą dla Ciebie dobre. To już wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia.